witajcie. Kolejny dzień, kolejna paczuszka. To jest akurat coś, co zamówiłem. Zobaczmy. 1.1.2019 o godzinie 23.40. A zamówiłem to w związku z naszym planowanym lotem na Wyspy Owcze. Jest to zasilacz taki, który pozwala ładować równocześnie dwie baterie i pilota do tego malutkiego Sparka. Nie wiem, czy wiecie, ale regulacje lotnicze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, są takie, że na pokład nie można za dużo baterii wziąć, a jest obowiązek, żeby wziąć je właśnie na pokład, nie można w bagażu nadanym. Tam jeszcze są jakieś wytyczne, baterie muszą być rozładowane chyba do 5%, czy jakoś tak. Będę musiał jeszcze poczytać. No ale generalnie chodzi o to, że na miejscu będziemy się przemieszczać pomiędzy wyspami i tam i helikopterem, i szybką łodzią motorową, no i oczywiście też wynajętym samochodem, więc za bardzo nie będzie czasu, żeby ładować akumulatory, gdzieś do gniazdka się podpinać. W związku z tym zakupiłem na Ali taką ładowarkę mobilną, która równocześnie obsłuży nam i dwa akumulatorki, i pilota. Także przy przyjeździe pomiędzy różnymi punktami będziemy ładować na bieżąco. A to jest w paczce, no zobaczmy. Niecałe 15 dolarów, także nie majątek. Nawet nie wiem, ile by u nas kosztowało, ale podejrzewam, że przynajmniej 2-3 razy więcej. Ładowarka do Sparka. Temperatura ładowania 0,40 stopni. Napięcie wyjściowe 12-16 V. Wyjściowe 13,5, 2,1 Ampera razy 2. USB 5 V, 2 Ampery. Czas ładowania około 50 minut. Czas ładowania na podstawie wyników eksperymentalnych w temperaturze pokojowej 25 stopni tylko jako referencja. No i oczywiście zrobiono w Chinach, CE, ROX, także wszystko po bożemu. Instrukcja użytkowania po angielsku, po chińsku, to co kto lubi. Spojrzeć na zdjęcie, bo wydawało mi się, że miał być jeszcze kabelek do pilota, aczkolwiek to żaden problem, bo to jest zwykły micro USB. Ale jak miał być, to powinien być. Zobaczmy. Op. Na zdjęciu niby jest, ale według opisu już nie do końca, więc nie ma się czego czepić. Jeśli chodzi o sam kabelek, mamy takie oto wtyki z osłoną. Op. Które sobie podpinamy do naszej baterii w ten oto sposób. Także testy w samochodzie już wkrótce. Na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. No i mam nadzieję, że tak samo jak ja już nie możecie się doczekać materiału z Wysp Owczych. Na razie tyle. Hej. Witajcie jeszcze raz. Dzisiaj tylko dwa słowa odnośnie wczorajszego filmu. Właśnie wysiadłem z samochodu. Jechałem w krótką trasę. Znaczy krótką. Godzina czasu. Jak zobaczycie, bateryjki naładowane idealnie. Także działa jak należy. Mówiłem, godzina czasu. No baterie jak to w DJI-u. Rozładowane były do tych
13-14%, gdzieś przy takim poziomie baterii dron nam zaczyna siadać, jako już bardzo rozładowana bateria, i uruchamia się procedura powrotu do domu. Z tego poziomu naładowane do 100% w poniżej godzinę czasu. Także produkt gorąco polecam, no, powinien wytrzymać. Patrząc po samym rozmiarze obudowy, nie jest to tak jak niektóre zasilacze maciupeńkie, że nie powinien się przegrzewać. No, ciepły był po ładowaniu, ale nie tak jak niektóre wynalazki, które parzą w rękę. Także tutaj chyba zostało wszystko zaprojektowane z odpowiednim zapasem. Powinien posłużyć. No i myślę, że na wyjeździe nie zawiedzie. Także dzisiaj to tyle. Na razie, hej!